Zapraszamy Państwa do pokoju Wilcze Jagody. Wilcze Jagody to najbardziej znana książka Leonii Osowskiej, przetłumaczona na język polski. Zbudowany z przepychem, jakoś nie pasował do otoczenia. Niezależnie czy patrzyło się na niego latem, czy zimą, w poświacie księżyca, czy w pełnym blasku dnia, nad chłopskimi zagrodami królował w dwójnasób, a czworokątna kryta gątem wieża była o wiele wyższa niż starsze od niej drzewa w pałacowym parku. Czy Jagody Leonii Osowskiej. Zimnego listopadowego dnia w 1944 roku ze stacji kolejowej we Wschowie odebrano z transportu do obozu pracy robotników. Wśród osób wiezionych do obozu były siostry Teresa i Halina. Trafiły do transportu w wyniku łapanki przeprowadzonej w Warszawie. Zabrano je ze sklepu, gdzie stały w kolejce po chleb. Teresa w Warszawie była bibliotekarką, a jej siostra gospodynią domową. We Wschowie postanowiły uciec z transportu wraz z innymi, bezimiennymi pracownikami do prac polowych, zabrał je na przyczepę ciągnikową i zawiózł do Osowy Sieni traktorzysta Ludwik Janik. Trafiły bezpośrednio na pole do prac. Po pracy pierwszego dnia robotnicy nocowali na podłodze w gospodzie Bodacha. I po pierwszym dniu stwierdził, że miastowi nie nadają się do pracy w polu i kazał ich następnego dnia odesłać. Ludwik postanowił ukryć Teresę i Halinę. Pozostali zostali odwiezieni na stację kolejową. Siostry też zniknęły z gospody. Przez Ludwika Janika zostały ukryte u Hoffmana, obecnie leśniczówka. Jednak to zniknięcie dwóch osób zauważył policjant Zichen i wszystko się wydało. Nie odesłano ich jednak do transportu. Pozostały w Osowej Sieni, zamieszkały w pokoju dla służby znajdującym się obok głównego wejścia do pałacu. Ich zadaniem była praca w kuchni i w ogrodzie. Ludwika Janika za ukrywanie sióstr aresztowano i wywieziono. Aresztowanie to oglądały siostry przez zakratowane okno suterenu. Teresa przez otwarte okno krzyknęła tylko: Janik nicht schuld, Janik niewinny. Dalsze losy sióstr nie są znane. Jeżeli chodzi o pokój hotelowy, to każdy pokój hotelowy ma nazwę tak samo jak książka napisana przez Leonię Osowską. I stylistycznie też staraliśmy się, żeby jakoś było połączenie. Między innymi pani Osowski miała tutaj z bratem, tak? Domek na drzewie. Oni mieli, to znaczy, że ten domek, nie ten, co oni mieli, ale w tym samym miejscu istnieje w dalszym ciągu domek, bo my odbudowaliśmy ich domek na drzewie. Obecnych właścicieli pałac w Osowej Sieni, którymi są państwo Katarzyna i Per Hansen. Czy poznali państwo poprzednią właścicielkę pałacu, panią Leonię Osowską, i czy odwiedziła państwa w pałacu? Tak. Poznaliśmy ją już w 2007 roku, jak gdy tylko się dowiedzieliśmy, że wcześniej mieszkała taka osoba. Skontaktowaliśmy się z wydawnictwami, które wydawały książki Leonii Osowskiej. Wysłaliśmy do niej e-mail, właściwie do nich, a oni ten e-mail przysłali dalej do Leonii. W ciągu właściwie dwóch dni znaleźliśmy ją. Nie było to trudno w dzisiejszych czasach. Jaką funkcję obecnie pełni pałac? Pałac, oprócz tego, że jest naszym domem rodzinnym, pełni również funkcję, znaczy pałace są wynajmowane pokoje gościnne. Z tyle do pokoju gościnnego.